15 sierpnia 2016 roku, w dniu święta Wojska Polskiego, w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza odbył się pierwszy bieg żołnierza. Jest to pierwsza tego typu sportowa impreza w tej miejscowości. Organizatorem biegu był klub biegacza Piast z Międzyrzecza, który w ramach przyjętej strategii pod nazwą Rocznicowo na Sportowo stara się popularyzować sporty biegowe, a także promować walory turystyczne ziemi międzyrzeckiej. Proszę Państwa, mamy zegar, uruchomiliśmy całe 9 minut do startu. Start i metę wyznaczono przed monumentalnym pomnikiem żołnierza łącznościowca, który stoi w centrum miejscowości na wprost remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Co do trasy. Trasa, startujemy, biegniemy na dół w stronę jeziora, maksymalnie na dół, także proszę Państwa, przy rozwidleniu ostatnim już w lewo, będą to jest oznaczona, w lewo cały czas trzymamy się lewej strony pod górkę, mijamy po prawej stronie, będziemy mieli boisko. Także te boisko musimy mieć po prawej stronie, biegniemy do końca. Pomimo iż była to dopiero pierwsza impreza biegowa w tej miejscowości, organizatorom dzięki skutecznym reklamowym działaniom udało się zgromadzić sporą liczbę kibiców i uczestników. Prawie do bramy. I tam tak samo łapiemy. Tam łapiemy znowu lewą stronę. Ostatni bieg na lewej stronie. Biegniemy maksymalnie. Tam tutaj, bo są strzałki zresztą, też mówię, tutaj będą stać grupie. Dobiegamy do górku, robimy takie pole. Organizatorzy biegu wytyczyli trasę po ulicach Kęszycy Leśnej. Biegacze mieli do pokonania dwie pętle o łącznej długości ponad 5 km. Klub biegacza Piast wsparli lokalni przedsiębiorcy, instytucje i samorządowcy. Pani Elżbieta Marmurowicz i pan Jerzy Kardela, dzień dobry. Pani Elżbieta wraz z mężem Arkadiuszem prowadzi hotel Kęszyca Leśna, a pan Jerzy jest prezesem Stowarzyszenia Kęszyca Leśna sobie i sąsiadom. Pierwszy bieg żołnierza w Kęszycy Leśnej. Pani wsparła tę imprezę, fundując nagrody dla 3 pierwszych mężczyzn, którzy zdobyli 3 pierwsze miejsca i 3 miejsca dla kobiet. Dlaczego pani wspiera tę imprezę? Przede wszystkim wspaniała impreza, tematyczna, nawiązująca do naszej historii, a przede wszystkim my jako jeden z dwóch największych podmiotów gospodarczych w tej miejscowości uważaliśmy, że powinniśmy wziąć w niej udział i ponieważ sami nie jesteśmy zbyt wysportowani, to wspieramy tych, którzy to po prostu czynią. Czy w przyszłym roku również możemy na Państwa liczyć? Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. A jak Kęszyca Leśna wpisała się w tę imprezę? Kęszyca Leśna sobie i sąsiadom, stowarzyszenie. Postanowiliśmy również wyasygnować puchary, przy czym ze względu na to, że organizatorzy mają część swoich pucharów, to myślę, nasze puchary będą dla zwycięzców, tych, którzy są żołnierzami i którzy brali udział w biegu. Czyli za pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla 3 żołnierzy, którzy w biegu uczestniczyli i wygrali to. I oni tutaj takie puchary od nas odbiorą w imieniu stowarzyszenia, ale i w imieniu sołectwa Kęszyca Leśna. Dziękuję. Dlaczego bieg w dniu święta Wojska Polskiego zorganizowano w Kęszycy Leśnej? Bo po wojnie w latach 1945-1956 w Kęszycy Leśnej był garnizon Wojska Polskiego. Historia miejscowości sięga końca lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to w 1927 roku Niemcy rozpoczęli budowę w środku lasu kompleksu koszarowego dla żołnierzy Wehrmachtu. To może być historyczne zdjęcie. Nie wiadomo, jak długo ten PiS pozwoli na to, żeby ten pomnik był tutaj. Także będziemy go bronić. O właśnie, właśnie o to chodzi, że tak się nam potrzeba. To nie zniknęło ten pomnik. W koszarach tych stacjonowali również w różnych okresach pododdziały Indyjskiej Armii Narodowej, a także walonowie z 373 Batalionu Belgijskiego, przekształconego później w SS Freiwilligenbrigade Wallonien.
Po wojnie dawne koszary Wehrmachtu nazywane były Grudkiem. W latach 1956-1993 na podstawie umowy między polskim rządem i rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 17 grudnia 1956 roku Wojsko Polskie opuściło Kęszycę Leśną, a koszary w czasowe użytkowanie przejęła jednostka łączności Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Ostatnia minuta. Proszę pokaż, kto będzie. O godzinie 17 na linii startu stanęło 76 biegaczy, wśród których były aż 22 kobiety. Państwa, ostatnie 10 sekund obliczamy, tak jak zgadzam już tutaj tradycja każe. Państwa, trasa jest oznaczona złogiem. Jeśli ktoś, to szukamy strzałek na drodze. Cały czas trzymamy się teraz z drugiej strony. Teraz lewy akurat, będziemy lecieć do lewy. Nie ma żadnego problemu, jeśli ktoś się pomyli, bo biegnie na jezioro, może się wykąpać. Jest bardzo dobra pogoda, także... Ale ryby są za to. Uwaga, ostatnie 14 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Za chwilę zobaczymy zawodników już pierwszych, którzy będą tu przebiegać. Ja myślę, że zejdzie około 2 minut i zobaczymy. Także proszę zostawić lewą stronę, bo teraz zostaną zawodnicy. I numer 91, Pankowski Mateusz Dożył. Pisański, Rzeszek, Międzyrzecz. 67 numer Roszak Batuj Bledze. Za dziedzin biega u siebie. Tę następną grupę, tutaj rodzinę Starewiczów z Gorzowa. Grzegorz Międzyrzecz, Piast Międzyrzecz. Grzesiu, z górki go weźmie! Jan. I za nim numer 90, mamy następną spańkę, to Agnieszka Żagań. I no nie napada, żeby pochwalić, że akurat tutaj przyjechały, wystartowały. Znaczy wystartują, bo dodają numer 60. Agnieszka Kożu. Mamy następną panią, numer 28, Siemiatowska Elżbieta Siewodzin. Numer 77, Kostecki Mariusz Zielona Góra. Numer 70, Wielusia Lidia Cichacice. Następnie numer 82, Zawad Styrelsa Zielona Góra. Koniecznie ma tu. Gdzie państwo rozciągnęło nam się to wszystko, mamy
tutaj dużo zawodników typowo roweru, także cieszę to też, że przyjechaliście się pobiegać, przebieg, zobaczyć walory Kęszyce Leśnej. Numer 73, Tyliszcza, Krzewomir, Zielona Góra. 15. Dziedzica Agnieszka, Strzelce Krajeńskie. Numer 5, Nac Aleksandra Świebodzi. Numer 17, Kucińskie Rosław Sulechu, brawo. 32, Mistrzowska Drużyna Poznań. Numer 88, numer 88, Wawacka Jan Bolszynek. 59, Goździk Marek Szczelce. 61, 62, Pyta Grzegorz Zrążnik i Wrogola Marzena Szczek. 98, proszę bardzo. Góraz Matej Kęszyca Leśna. Proszę, bo ja już wspomniałem, 98, no tutaj miejscowy zawodnik. Jaki numerek? Jaki? 45, które zawodzi Zielona Góra. Wtedy sędzia główny, no był troszeczkę, to by mógł dyskwalifikować, gdyż biegacze mają, jak wiemy, jak się mówi, ustawa o sporcie, numerek z przodu, a nie numerek z tyłu. Proszę Państwa, mamy troszeczkę ruchu, także tutaj myślę, że i zawodnicy, i to. Numer 11, Kubiel Marek Niedrzyżecz. I numer 44, Boga z Rzeku. Jest dalszy kawał załąty. Proszę Państwa, 64 jest to chyba Eugeniusz. Jak się nie mylę, jest to najstarszy uczestnik naszej imprezy. Proszę Państwa, 70 lat. Dwóch zawodników Piasta Międzyrzec. Numer 9 to Gimierka Tomasz i numer 37 Samiński Grzego. Towarzyskie Męszczy. Numer 90 Klata Agnieszka. Numer 50 Dan Środkowski. Numer 6 i numer 31. Numer 51 Kaczmarek Grzego. Międzyrzec. Razem z towarzyszką, z tego co widzę. Już szybko zaczyna, bardzo dobrze. Nowakowski, Marcin Osiedle Poznańskie, brawo! I numer 47, Kornali Kamieni Rzeczani. Ciąg 4, bo Agnieszka Czerwień. Kurzani Wołk Łęczysta i 74 już Konstantynowicz Akadiusz Kiewodzi. Mamy następną panią, proszę nie przechodzić. Numer 21 Kaczmarek Paulina Kiewodzi. Za was kierowca Zielona Góra i ósemeczka koniecznie na tym Międzyrze. Brawo! Numer 49
Proszę wyłączyć, bo na drugi raz zeskalifikujemy. Numer 32, Litowska Konstancja Poznań, a towarzyszy jej numer 51, Dobory Kodzile z Wodu. Numer 15, Kodzika Mieszka Wszelce Krajeńskie. Numer 73, Tyliszka Samory Zielonogóra. I proszę Państwa, następną poszukiwę miasta Międzyrzec. Romek Kalisz, Międzyrzec. Urząd Radny czy Urząd Skarbowy, także tutaj nas sprawdzi. I numer 71, Olszewski Polkowice. Numer 17, Ruciński Jarosław Kulechu. Uwaga, a po drugiej stronie rozpoznałem najstarszy za imprezy. 64, Skiba Eugeniusz, ale lat 70. Kolega Józka Matysiaka, to Józka znam, to w tej kilku jego znajomych biega, właśnie przyjechało, żeby przebiec postaci Józka. Numer 5, nad Aleksandra Świebodzi. Sztucfanem ta z Kulechu, dobrze, numer 16, numer 88. Pachowska Juta Głoszynek i obo w niej Matowsku Maciej. Numer 2! Państwa pierwszym życzanka ze Skabata Międzyrzec! 62! Ruber Marzena, 61! Pytę Grzegorz, 93! Tysiu Roma z Bożu! 59! Wozicki Marek Strzelce Krajeńskie! 24! Cięska Głomasu! Proszę Państwa, tej kilometrów wjechać. Panie Kraśmiszu, przebieg, no, myślę, że należy się prawa! Proszę Państwa, myślę, że teraz będą prawa, bo najpierw jest numer 23, która ma rekordy, ale to pani finiszuje numer 98! Ten Szyca Leśna Gór, Maciej, brawo! No, proszę Państwa, ktoś staleczny wstawiła swojego reprezentanta. W dobrej formie. Wyglądem, nieraz myli. Numer 69, Majsza Rzosyna Świebodzin i 76. Urbania Patrycja. Proszę Państwa, zdajemy numery startowe i będziemy chętnie. Numer 25, Zwycięska Małgorzata Nowosól. Też podziękować osobom, które tutaj dzisiaj pracują, zawodnikom i nie tylko zawodnikom, ale działaczom klubu Piast Międzyrzecz za zorganizowanie tego. Strażakom OSP Kęszyca, tutaj Rada Sołecka Kęszyca, że taka impreza mogła się odbyć. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz. I mamy następnego. O, proszę Państwa, do jakaś pana się stworzyła. Numer 53, Tereska Monika Gorzów, a żona patrzy, a także Świder nie biegnie. No. Tak, już idę Międzyrzec, proszę Państwa. No i mamy najstarszego zawodnika dzisiejszej imprezy, numer 64. 70 lat, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Skiba Eugeniusz Nożu. Spokojnie. Mam nadzieję, że ludzie z ZUS-u tego nie widzieli, no bo emerytura byłaby zagrożona.
Rysiu Czernicki! Ostatnie pół okrążenia w kilometr 200 do mety. Także myślę, że przyjechała z kimś i w ostatniej chwili zdecydowała się wystartować. Brawo! Z tego co wiem, został nam tylko jeden zawodnik na trasie, tak? Rysiu Czernicki, ja wiem Państwo, osoba niepełnosprawna, ale w duchu jest sprawny i myślę, że będzie finiszował. Proszę bardzo, mamy ostatniego zawodnika. O szczegóły organizacyjne pytamy pana Michała Kubika. Pan Michał Kubik, klub biegacza Piast, jeden z organizatorów pierwszego biegu żołnierza w Kęszycy Leśnej. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Ile osób wzięło udział w biegu? Długo przygotowywaliście się, trwało, udało się. Ile osób? No ukończyło 76 osób. Generalnie same przygotowania do biegu to trwało generalnie około 2 tygodni przed biegiem. Generalnie cała koncepcja biegu była dosyć spontaniczna, ale cieszymy się, że w tak krótkim czasie udało się zebrać 76 zawodników, którzy raz, że mogli podziwiać walory turystyczne gminy Międzyrzecz, a dwa, że mogli oczywiście połączyć tą turystykę ze sportem. Myślę, że aktywny wypoczynek w gminie Międzyrzecz jak najbardziej jest tutaj wskazany i polecany przez klub biegacza Piast. Ile wynosiła trasa i którędy ona przebiegała? Ona była jakaś trudna? Trasa wynosiła około 5400 metrów i wiodła po ulicach Kęszycy Leśnej. Były to dwie pętle po 2600 metrów około. Nie była dosyć trudna, był jeden dłuższy podbieg około 300 metrowy, ale jak widać wszyscy ukończyli, więc trasa nie była trudna, a myślę, że malownicza wręcz. Kto wsparł to przedsięwzięcie? Głównym sponsorem był oczywiście hotel Kęszyca Leśna, który fundował nagrody dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn. Oprócz tego również agroturystyka Nietoperek, pan Józef od kolejki wąskotorowej, ogrodowej. Oprócz tego Międzyrzecki Rejon Umocniony. A także jeszcze pan Zbigniew Smejlis, który fundował puchary dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn. Myślę, że tutaj grono sponsorów było dosyć spore. Również czasu nie było na takie długie przygotowania, na szukanie tych sponsorów i myślę, że tych czterech sponsorów, których wymieniłem, powinno tutaj wystarczyć. Myślę, że w przyszłym roku oczywiście... Właśnie o to chciałam zapytać. Będzie drugi bieg żołnierza? Tak, oczywiście. W przyszłym roku też planujemy drugi bieg. Oczywiście to grono sponsorów będziemy chcieli poszerzać. Oczywiście formułę biegu również. Możliwe, że zrobimy również kategorie wiekowe. I przez to też myślę, że ranga zawodów będzie nieco większa i też nieco większe grono sponsorów oczywiście dzięki temu. Także ja myślę, że tutaj wspólnymi siłami naszymi tutaj klubowymi z klubu biegacza w przyszłym roku się bieg odbędzie jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W 93 roku z tego miejsca wyjechał ostatni transport żołnierzy radzieckich i w Nietoperku na stacji kolejowej niepozornej, a taką antrapę stacji możecie Państwo model zobaczyć u pana Jóźwiaka. Deszcz padał, orkiestra grała, dziewczyny płakały, chłopcy polewali alkohol szklankami,
odjechali żołnierze, którzy tu stacjonowali do 1993 roku. Historię miejscowości w dużym skrócie przedstawił uczestnikom imprezy pan Tadeusz Świder. I właściwie ten symboliczny tutaj żołnierz, którego widzicie, łącznościowiec, no mówią, że wojsko bez łączności nie istnieje. I tak naprawdę dzisiaj to bieganie, wielu z was ukończyło maratony. Mi się tak zdarzyło, że kiedyś przebiegłem, nie pamiętam ile, ale chyba 7 maratonów właśnie z klubem międzyrzeckich biegaczy. I wiele maratonów przejechałem na rowerze jako serwis. I tak sobie przypomniałem, że właściwie pierwszy maratończyk, ten prawdziwy, to właściwie był takim żołnierzem łączności, bo nie było telefonów, nie było kabelków, wysłali go z wiadomością, że bitwa została wygrana. I tu mamy też takiego symbolicznego maratończyka, właściwie żołnierza łączności z wielkim bębnem, z kabelkiem, po prostu, że rozwija ten kabel, po prostu, żeby jakąś informację bardzo ważną przekazać. Proszę Państwa, powiat międzyrzecki, Międzyrzecz to nie tylko te ogromne atrakcje, które tu wszędzie odwiedzacie, ale to są właśnie te jeziora poukrywane w lasach. Jest to miejsce naprawdę tutaj wyjątkowe. Warto tutaj spędzić wiele, wiele czasu, nie tylko na oglądaniu, ale i na wypoczynku. Przyjeżdżajcie Państwo tutaj na ziemię międzyrzecką. Dzisiaj jest to właściwie taki dzień związany z żołnierzami, bo obchodzimy święto żołnierzy i wielu mówi o honorze, wielu mówi o zasługach i ten bieg jest też taką, jak można powiedzieć, oddanie hołdu żołnierzom, którzy walczyli, można powiedzieć, na wszystkich frontach świata. Fajnie się opowiada o wojnie, jak się na wojnie nie było, ale warto pozbierać te wspomnienia, które tutaj towarzyszą właśnie ludziom z naszego terenu. Ja oprowadzając wiele razy wycieczki i spotykałem osoby, które naprawdę bardzo wiele przeżyły i bardzo trudno było od nich wyciągnąć te informacje, ale kiedy już opowiedziały, to po prostu wszyscy byli zdziwieni, że takie rzeczy się wydarzyły. Także miło było Państwa tutaj dzisiaj gościć w Kęszycy Leśnej. Kiedyś, jak opuszczałem jednostkę wojskową w Powidzu, to było takie powiedzenie, niektórzy tutaj z Was są żołnierzami, niektórzy chcą być żołnierzami, niektórzy byli żołnierzami. Jest takie też ciekawe zjawisko, że największe zamiłowanie do munduru mają ci, co nigdy w wojsku nie byli, bo wtedy bardzo fajnie się w mundurze pokazać w różnych miejscach. Ja pamiętam, opuszczając jednostkę wojskową w Powidzu, było takie powiedzenie, że są tylko 3 lasy. Las Palmas, Las Vegas i Las Powidz. A teraz wiem, że jest 4. Las, Las Kęszyca, który przyciągnął tak ogromną ilość osób tutaj na tą imprezę. A tutaj Zbyszek, nie wiem, czy ktoś jest starszy stopnie od tego pana, co się teraz odzywał, bo właśnie major Zbyszek polecił, wydał mi rozkaz, żebym się tutaj odezwał i myślę, że na tym zakończę. Miło było Państwa gościć. Tak samo siłownia w Pięknym Zdrowiu Rola Spektrum. Jest to 4 wejścia na siłownię. Po zawodach wszyscy zawodnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe medale.
dalszej części odbyła się ceremonia dekoracji zawodników w kategoriach Open, kobiet i mężczyzn oraz w kategorii żołnierzy. Pierwsza tura w środku. Barbara, teraz oczywiście Open, druga Rada Agnieszka. Zadań. I miejsce, trzecie proszę pan Pana Matura, Państwa miejscowości. I Dodatkowo zostały rozlosowane wśród wszystkich uczestników biegu upominki od sponsorów. Na mieście pan Tarasek Sławomir, Nowa Sól. Tarasek Sławomir, Nowa Sól. Proszę oddać numer przy okazji. Numer kartowy też proszę oddać.
Szósta Ganeta z Ulechu. Zapraszam. Pana Mądry, może trzeba zmienić. Kostecka Beata, Zielona Góra. Pani Kostecka Beata, Zielona Góra. Idę po to. Nie biorę więcej zielonych. Dobra, to teraz moje szoby. Proszę bardzo. Do ścierania potu. 63. Matura Marek. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. 66 na mecie, Jura Grafał. No, tym numerem wyszło dzisiaj. Proszę bardzo. Następna chustka. Jaroszewska Sylwia. Bardzo. Igania. Mamy dwie opaski. Następna. No. Przenosimy go, dostaniemy tutaj. Przyznaję, że cały się coś dla siebie przywiezie z tym wszystkim. 23. Następna opaska. 23 na mecie. Narloch Andrzej. Nie, ta inna ostatnia została, bo na siebie nie dziewczyną. Dobra, i tu odżywcę. Odżywcę się z odżywki. 22 na mecie. Ciemiatowska Elżbieta. Ciemiatowska Elżbieta. Proszę bardzo. Dziewczynki. Proszę. Czubka. Na temat imprezy rozmawiamy z wiceprezesem klubu Piast w Międzyrzeczu. Pan Krzysztof Kochan, radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, wiceprezes klubu biegacza Piast również w Międzyrzeczu, współorganizator dzisiejszego pierwszego biegu żołnierza w Kęszycy Leśnej. Witam. Dzień dobry Państwu. 15 sierpnia 2016 rok, Kęszyca Leśna, pierwszy bieg żołnierza. Myślę, że ani data, ani miejsce nie jest przypadkowe. No tak, dzisiaj jest Dzień Wojska Polskiego, także myślę, że data nie jest też przypadkowa. Kęszyca, no to Kęszyca była związana kiedyś z wojskiem, także tutaj my też chcieliśmy też jakby rozegrać ten bieg, żeby był też troszkę tak patriotycznie. No, myślę, że tutaj też jest sołectwo, które można promować i zresztą dzisiaj zawodnicy, którzy biegali tutaj z całej zachodniej Polski, bo mamy i Poznań, Zielona Góra, Nowa Sól, Lubin. Także no myślę, że nie tylko tutaj z naszego, dużo ludzi tutaj z naszego powiatu biegało. Także ja cały czas myślę, że powinniśmy promować swoje, czyli też w naszej tutaj miejscowości. Robimy bieg na Głębokim, robimy bieg w Pniewie. Tam jakby trzy sołectwa promujemy, bo i Kaława, i Wysoka, Pniewo. Teraz przyszliśmy do Kęszycy Leśnej, gdyż są tutaj warunki, a też są ludzie, bo jak widać zaangażowani i straży, i OSP, i po prostu i sołectwa samego. No i zresztą widać, widzieliśmy, ile było ludzi, także że naprawdę ten bieg się dzisiaj i pogoda nam dopisała, także wszystko myślę, że było na plus. Coś w najbliższych planach, jakiś bieg? Znaczy my jako klub biegacza próbujemy też rozruszać tutaj ludzi w Międzyrzeczu. Ten klub powstał, chociaż kiedyś Plac Międzyrzecz był bardzo prężnym klubem, ale był to międzyszkolny klub sportowy, w którym ja zaczynałem biegać. Było tam ponad 100 osób wtedy w tym klubie. Ja myślę, że następny tak. Myślę, że zrobimy test Coopera, chcemy zrobić też czwórbój dla szkół. Myślimy też już o jakimś następnym biegu, takim, myślę, że to będzie 11 listopada, następny bieg. I myślę, że w tym roku no, startujemy też w tym swoim biegu sylwestrowym. Kilka biegów zrobiliśmy, jesteśmy pierwszy rok, a naprawdę wydaje mi się, że jako klub Piast jesteśmy i widoczni, i słychać o nas, i
No i tak tutaj, no ludzie myślę, że pochwalą tą imprezę z tego względu, że odbyła się ona bardzo bezpiecznie, po pierwsze, co jest ważne, wystartowali tutaj ludzie typowo amatorzy, może mieliśmy tutaj takich z 3-4 zawodników, którzy są zawodnikami, którzy biegają tak troszeczkę więcej prawie zawodowo. Dużo kobiet w tym roku, znaczy, tak, no, w tym biegu. Znaczy powiem tak, jestem zaskoczony, no 22 kobiety na 76 osób startujących, jest to dużo, ale teraz mam tego stagnację, bo jak ja widzę, że kobiety w tych biegach zaczynają coraz więcej, zresztą mieliśmy dużo też startujących zawodniczek w Pniewach, mieliśmy też w Międzyrzeczu pamiętam czasy, gdzie nie mogliśmy zrobić kategorii w Międzyrzeckiej dziesiątce, gdzie startowało 3, 5, 6 kobiet, no teraz 20 kobiet, to może wydawać się komuś niedużo, gdzie startuje na przykład w maratonie w Poznaniu wystartowało około 2000 kobiet, ale biorąc to procentowo na 70, to jest, mówię, no to jest prawie 1/3, nawet troszkę więcej, nawet 1/4 tych startujących były kobiety, a zresztą jak pani widziała sama, te kobiety po prostu też w bardzo dobrej formie przebiegały, to nie było tak, że one przyjechały. Bardzo dobrej. Tak, że to nie przyjechały. Po zazdrości. Znaczy, no mówię, no tego, dlatego mówię, dlatego to są osoby, które widać, że się ruszają. Zresztą ja się cieszę z jednego, że ja po 30 latach biegania doszedłem do takiej jakby anegdoty, że kiedyś powiedziałem, biegnąc do Holandii, kiedy biegliśmy, był to 96 rok, i miałem grupy, gdzie biegało na przykład kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób, biegały grupy, całe rodziny. I mówiłem chłopakom, którzy biegli ze mną, że to do nas kiedyś przyjdzie, bo ludzie po prostu dorosną do tego, my mentalnie, że jednak to jest naturalne zdrowie. Może sport nie jest aż takim zdrowym, ja teraz czuję to po 30 latach biegania po sobie, że jednak teraz, jak nigdy nie miałem przez 20 lat kontuzji, tak teraz po prostu te odzywają się, ale ten jogging, to bieganie jest to, myślę, najzdrowsze, chociaż też widzę po prostu niektórych biegaczy, którzy jednak szastają trochę swoim zdrowiem, gdyż mamy piękne ścieżki, mamy piękne okolice, tylko Międzyrzecza, a jednak droga, bruk cały czas. Sport, ale z umiarem, tak? Tak, ja myślę, że trzeba rozgraniczyć tutaj sport z typowym joggingiem, nie? Bo jogging, to mówię, możemy sobie iść potruchtać, po prostu pochodzić, pojeździć rowerkiem dla zdrowia, a sport, no to już musimy troszeczkę wydobyć tego i czasu, i poświęcić, i rodzinę, jak ktoś chce uprawiać sport, no i też finansowo, bo jednak nie oszukujmy się, bieganie jest jednym z najtańszych form sportu obecnie, ale no jednak jeśli chce się coś biegać i tego, no to myślę, że trzeba też troszeczkę zainwestować w siebie, a myślę, że ta inwestycja w siebie się opłaca, bo powiem tak szczerze, no, kupienie butów, które kosztują na dzisiejsze takie dobre buty do biegania, to może pobiegać 150-200 zł. No to jest jedna recepta w aptece, także no nie wiem, czy co jest lepsze, czy wykupić te buty i sobie pójść pobiegać, czy chodzić co miesiąc do lekarza i po prostu wykupować receptę za te pieniądze. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Ja również dziękuję i zapraszam na następną naszą imprezę, gdyż mi się wydaje, że właśnie przez takie portale trzeba promować i naszą ziemię, i to, co my robimy, i ten zdrowy tryb życia. Zgadzam się z panem. Zapraszamy. Po zakończeniu imprezy wszyscy zebrali się u stóp pomnika żołnierza łącznościowca do pamiątkowego zdjęcia.